Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam nowe ustawienia mojego falownika, żeby omówić to, co już tutaj się dzieje, ewentualnie jakieś nowości. Pokażę Wam, jak u mnie, na moim przykładzie, jest ustawiony falownik, który pracuje w zasadzie w większości dnia w systemie off-gridu, czyli sieć jest wyłączona, aczkolwiek też zdarzają się takie sytuacje jak teraz, zobaczcie, że sieć jest, aczkolwiek z niej nie bierze. No to tak awaryjnie, jak na przykład większe obciążenia mam czy coś, czy słońce zachodzi, to w tym momencie już to się tutaj odbywa. Już Wam pokazuję, jak to działa. A więc tak, na wstępie sobie przejdźmy tutaj do podstawowych parametrów baterii najpierw. Zobaczcie, baterie mam ustawione w ten sposób. Ja mam baterię LiFePO4, tak jak Wam wcześniej pokazywałem. To jest bateria LVFU, 10 kWh. Oczywiście skomunikowana przez BMS-a tutaj do falownika. Wchodzi tutaj dokładnie w tym miejscu. No i tak, bateria jest tak ustawiona. Pojemność jest wpisana tutaj, jak widzicie. Maksymalny prąd ładowania 70 A, aczkolwiek ta bateria troszkę mniej będzie brała, bo BMS komunikuje się z falownikiem i informuję go, że maksymalnie tam bodajże 50 A pójdzie ładowania. I maksymalny prąd rozładowania mamy ustawiony na 100 A. Ta bateria więcej niż to 100 A z siebie jednorazowo nie wypuści, mimo że by mogła. Aczkolwiek, tak jak mówię, BMS baterii nie pozwala na tą sytuację. Bateria zaznaczona jako litium. Tutaj są te dwie opcje odznaczone. Kiedyś miałem zaznaczone Active Battery, aczkolwiek ludzie wspominali mi, że to jest do aktywacji baterii bez BMS-a, żeby to wszystko tutaj chodziło. Słuchajcie, przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy ustawienia ładowania z generatora oraz ustawienia ładowania z sieci. Te opcje mam wyłączone w tej chwili. Nie ładuję magazynu z sieci i nie ładuję go też z generatora, którego na razie nie posiadam jeszcze, aczkolwiek być może niedługo będzie i taki. Tutaj mamy zaznaczony typ baterii, to jest typ komunikacji 00. Bateria ma być zostać odłączona całkowicie, nawet jeżeli nie ma sieci żadnej grida, przy 10% swojej pojemności, to jest minimum, staram się nie rozładować tego bardziej, oczywiście nigdy do takiego stanu jeszcze to nie doszło. Zobaczcie, ustawiłem sobie low battery na 62%, oznacza to, że w tym momencie bateria przestaje już być rozładowywana przy 62%. Jest okres zimowy, więc starałem się tą baterię troszkę na wyższym poziomie trzymać niż 30-40%, żeby też ogniwa, które się w tej baterii znajdują, miały jakąś szansę tam, powiedzmy, się utrzymać na dobrych poziomach napięć. Więc 62% to jest takie optymalne dla mnie rozładowanie baterii w ciągu dnia i do tego poziomu rozładowania trzymam baterię naładowaną, czyli jeżeli uda mi się naładować ze słońca ją do 100%, czy tam nawet powyżej 65%, to ona zaczyna się rozładowywać, aż pojemność spadnie do 62%, tak jak tutaj widzicie. No i tutaj jest restart, to jest na opcję letnią ustawione, że powyżej 35% ma zacząć znowu rozładowywać baterię. Teraz dzieje się to tak naprawdę już powyżej tych 62%. Jeżeli 63% wskoczy, to już zaczyna rozładowywać baterię tak naprawdę. Więc to jest tylko i wyłącznie blokada rozładowywania poniżej 62%. Jeżeli tutaj ustawicie to na wartość, która Was interesuje, czy to będzie 50, czy to będzie 80, to poniżej tej wartości bateria nie zostanie rozładowana. Falownik będzie ją rozładowywał do momentu, aż osiągnie ona procent taki, jak jest tutaj i wtedy przestaje ją rozładować. Daje to to, że po prostu będziecie mieli zapas tej baterii, tych 62% energii. Czy to na wypadek utraty energii, czy to na wypadek taki, żeby nie niszczyć ogniw sobie na przykład w okresie zimowym, gdy one nie są zbytnio rozładowywane. Przejdźmy teraz do system work mode. No i tutaj, jak widzicie, mamy u mnie 0 export to load. Minimalne 0 export power ustawione jest tutaj na 0,20 i opcja ładowanie instalacji domowej jako pierwszej i baterii w drugiej kolejności. Także tutaj jest w ten sposób to ustawione. Ja nie oddaję energii do sieci, tak jak wiecie. Dalej, mamy tutaj oczywiście czasy użycia, jeżeli ładuję cokolwiek z sieci, to zaznaczam tutaj tą opcję i oczywiście moc ładowania z sieci, jaka mi jest potrzebna oraz procent, do jakiego chcę naładować baterię, no i godziny, w których ma się to ładować, czy to jest ładowanie z sieci, czy jeżeli macie generator, w przypadku generatora zaznaczacie sobie tutaj to pole, wtedy bateria zostaje ładowana z tych oto opcji. No i oczywiście tutaj wszystkie dni tygodnia zaznaczone jest, bo to ma działać ciągle. Potem mamy ustawienia gridu. No tutaj nie ma za dużo co mówić, jest kolejność faz u mnie taka ustawiona. Grid level, coś takiego. I tutaj macie pozostałe ustawienia, których już tam w zasadzie one są automatycznie tutaj podstawione. Tutaj mamy coś takiego, słuchajcie. U mnie to jest w ten sposób ustawione.
tak naprawdę wszystko jest wyłączone. Jeżeli macie jakieś uwagi, oczywiście piszcie w komentarzu, może coś powinienem tutaj włączyć. Też wszystkiego oczywiście nie wiem o tych ustawieniach, ale pokazuję Wam po w zasadzie prawie już większej części roku pracy, no od sierpnia ten falownik tu chodzi u mnie zeszłego roku, więc tak naprawdę tutaj nic się nie działo, wszystko chodzi właściwie bardzo dobrze, więc jeżeli macie jakieś pomysły na ustawienia tutaj, piszcie w komentarzach. Dalej mamy tutaj ustawienia komunikacji, słuchajcie, i to jest akurat ważne, jeżeli chodzi o ustawienia z synchronizacją Home Assistanta, taką jaką mam zrobione, taką jaką Wam pokazywałem w moich materiałach. Modbus Serial Number, czyli tutaj ustawiacie sobie na jedynkę. Boot rate, czyli tutaj jest synchronizacja, częstotliwość właściwie, 9600 i tutaj ustawiacie sobie go jako slave. Czyli to musi być slave ustawione. Ja mam dodatkowo zaznaczone exmeter, ale to jest tylko tak jak mówię do informacji, do licznika, który tam ewentualnie powinien być zainstalowany na linii, aczkolwiek u mnie go nie ma. Nie robi to nic, nie przeszkadza to w zasadzie niczemu, aczkolwiek mam taką funkcję zaznaczoną sobie tutaj. Dobra, tutaj mamy wszystko. Teraz mamy ustawienia portu generatora. Tutaj jak widzicie, jeżeli chodzi o te ustawienia, generatora tak jak mówiłem nie mam, jeżeli miałbym go to tutaj są ustawienia do generatora, smart load też nie używam w tej chwili, smart load jest tutaj, tutaj są procenty od kiedy smart load ma się zacząć na przykład i kiedy ma się wyłączyć i tak dalej. Tutaj na dole macie ustawienia mikroinwertera, którego mam uruchomione, mam w zasadzie ten drugi falownik, jak wiecie, Easuna, który podaje mi oczywiście w ciągu dnia energię z paneli, przesyła ją tutaj po kablu 230 V i wchodzi to na złącze gen, właśnie na fazę pierwszą. No i to jest chyba tutaj wszystko. No i mamy tutaj informacje i podstawowe ustawienia. Także to, jeżeli chodzi o ustawienia w moim falowniku, jeżeli Wam pomogłem troszkę w tym, to super. Jeżeli nie, macie pytania, bądź macie ewentualne uwagi, piszcie w komentarzu. Bardzo chętnie się dowiem czegoś nowego, bądź podzielę z Wami dodatkowymi informacjami. Pozdrawiam wszystkich.